even get to run. Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony GZ Games, wraz ze mną oczywiście jest Maklier. Cześć, witajcie. Kurwa. Ja pierdziele, nie wierzę. Dobra, ogólnie witamy was w odcinku z Farminga Simulator 2013. Jak widzicie, GZ jeszcze jakoś nagrywa. Na ten nasz kanał, no nie już na ten swój duży. W sumie duży to przy tym kanale to jest duży, nie? No przy tym tak. No to widzicie, jeszcze GZ-a można gdzieś zobaczyć na Farmingu. I tak, dlaczego to nie jest jaka to była? Stara wieś, tak? Stara wieś V3 albo 2. Dlaczego tej mapy nie ma? No, zjebało się coś. No, nie ukrywajmy się, zjebało się i to totalnie. Chcieliśmy nagrać do was odcinek, niestety straciliśmy save'a. Ponieważ głupie przyzwyczajenie z 15, no i save poszedł się, wiadomo co? Tak. Więc ja postanowiłem i tak już jakiś czas temu, nagrywając tam, nie wiem, 3 odcinki z FS-a tego pierwszego sezonu, nie wiem jak to nazwać, no to już bardziej planowaliśmy o tym młodygowo. Jak ktoś przeszedł na ten kanał z tego mojego kanału, to wie, że grałem kiedyś na tej mapie i każdy wie, że grałem na tej mapie z Maklierem i bez Czakiem. Niestety tego gdańskiego chuja nie ma tutaj. I... bo kurwa myśli, że jest nad morzem, mieszka i jest fajny. No i... nie? No. No, a my postanowiliśmy, że będziemy dla was nagrać i uważamy, że to będzie jedna z taka seria w sumie, która opiera się w sumie będzie dłuższa niż ta poprzednia, kurwa. Każdy odcinek, każda seria by była chyba dłuższa od tamtej, co nagraliśmy. W sumie Minecraft poszedł w ślady FS-a, to wiesz. No, oni jeszcze tego odcinka nie mają. No wiem właśnie. Dobra, ja poczekam, aż ty sobie przejedziesz. Kurde, jakbyś jak to zobaczył, to od razu będzie chciał z nami nagrać. Dobra, więc tak, w dzisiejszym odcinku Maklier kultywuje moje pole. A, zaraz wam powiem moje, jego i ten. I na czym ta seria też będzie polegać. Tak. Dzisiaj kultywuję, ja będę siał, on potem sobie po prostu opryska. No i wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie się tylko jedynie na tym opierał. A następny odcinek będziemy kosić. Kosić to pole. Nie, następny, no tak, będziemy kosić, no tak. No tak. Ale nie to, tylko chyba obok, czy to? No to o tu. To jest zasiane. A, dobra. Tak, i jak odcinki będą wyglądać? Odcinki będą wyglądać w taki sposób, jak wyglądały ostatnio, czyli po dwa odcinki. Dwa odcinki nakręcam ja, dwa odcinki nagrywa Maklier i będą dwa odcinki tygodniowo z FS-a. Wydaje mi się, że to będzie najlepiej. Weź rób paski, co? Ha, bo tam no, drzewo jest. Wydaje mi się, że będzie ok, nie? Dwa tygodniowo. Będzie dobrze. I ja zaraz się tobie nie mówiłem o tym, ale... co ty na to, żeby wprowadzić? Jeżeli oczywiście jakieś tam osoby będą chętne. Bo mam taką stronę, która losuje komentarze, nie? Mhm. I co ty na to, żebyśmy zrobili grę z widzami? No? Problemu nie ma, tylko na której mapie? Na tej. Będą nam pomagali. Będziemy brać w jednym tygodniu jednego widza. No w sumie. Jakby byli widzowie chętni, moglibyśmy... ja bym z chęcią mógł wziąć. No, tylko ludzie, to jest tak, musicie zrobić kilka ważnych rzeczy. Na pewno musicie wbić pod tym odcinkiem tak 70 łapek. To jest optymalnie, 70 łapek w górę pod tym odcinkiem. I będzie takie coś, spróbujemy takie coś zrobić. Ja też to wprowadziłem w NFS-ie u siebie i w Eurotracku najprawdopodobniej. A ty, Maklier, to zobaczysz, jak se zobaczysz. Se obejrzysz, to se zobaczysz. No. Ciebie pracownika dałem. I tak, ludzie. Jakby to miało wyglądać? Mody, wszystko macie w opisie. To na tych modach bynajmniej grał wujek Bohun, więc to raczej... no, powiem tak, znalazłem te mody na jego blogu, nie? No to nie będę nic ukrywał, ale dam wam od razu do bezpośrednio. Ale to kurzy stary, ja nic nie widzę, no, nie? Leci ostro. Idziesz? No jadę. No jedź. I ten.
i byście musieli posiadać TeamSpeaka. Na Skype'ie nie, bo Skype wydaje mi się, że to jest prywatna każdego prywatna rzecz, a ja nie będę specjalnie zakładał Skype'a pod to, żeby nagrać na przykład z jedną osobą, a potem po prostu usunąć tego Skype'a. To się mija z celem. A ja wiem, że jak podam na przykład jednej osobie, a maklier poda, to potem miliard osób będzie miało naszego Skype'a. I to jest też bez sensu. Lepiej wejść na TS-a, przenieść się na inny pokój i już. Wtedy wbijajcie będzie sobie najlepiej. na TS-a i już. No i co? Tak. Wy ten film oglądacie dokładnie 21 lutego. I tak. Dzisiaj, jak wy to oglądacie, jest konwój u nas z pozycji. Nie powiemy wam jak, dlaczego i gdzie, bo to będzie bez sensu, ale chcemy wam powiedzieć, że maklier to będzie nagrywał. Ten konwój wydaje mi się, że będzie bardzo długi, więc tym bardziej to będzie długi odcinek, ale maklier to sobie podzieli na party. No tak, bo on tak. Stary, jak ten konwój będzie trwał z 2 godziny, to ty za chuja tego nie wyślesz, nie? Nie no, z nowym internetem by wysłał, ale jeszcze nie mam. No właśnie. No dobra. W trakcie realizacji jest. Jaki masz jeszcze plany na tą serię? Plany na tą serię. Podzieliliśmy się na dwie części. Ja mam jedną farmę, Grzesiek ma drugą farmę. W jego odcinkach ja pomagam mu w robotach, a w moim odcinku on pomaga mi. Yes, of course. Yes, of course. Yes, of right. Yes, of right. Just do it! A żebym to odjęło. Dobra, tak. I powiem wam szczerze, że w sumie... Bo ja nie wiem, bo ja też właśnie sam teraz będę się przekonywał do tego nagrywania ogólnie z widzami poprzez właśnie tego NFS-a. Jak chcecie, to możecie sobie wbić na mój kanał, to sobie tam zobaczycie. Myślę, że Magnier też się w końcu skusi, żeby to nagrać. Ale to będzie inaczej może wyglądało dość. I Magnier, ja tobie to się nie mówiłem, ale bo wiecie, Magnier chce sobie kupić FIFA 16. No i będziemy robić taki turniej. Właśnie na tym kanale będą się pojawiały odcinki i na GZ Games też będą odcinki, więc to będzie taka seria w sumie na nasze dwa kanały. I nie tylko. Tak, i jeszcze będzie Araulen i Konsli. To już nie jest żadna tajemnica, bo oni wyrazili swoje zgody. Jakoś powinniście za tydzień na GZ Games będzie filmik prezentujący to wszystko i wyjaśniający, na czym to wszystko polega. Ogólnie seria się będzie nazywała Calm League, czyli Spokojna Liga. No stary, podałem wam dwie propozycje. Easy League albo Calm League. Calm, chuje moje dzikie węże. No i co? I tutaj także będą odcinki. I uwaga, to będzie najlepsze. Jeżeli my przegramy, to jesteśmy słabi, bo niezależnie czy Maklier, czy ja przegram, to i tak przegramy na obu kanałach. Ty, ale jak ty przegrasz, to ja też będę musiał challenge robić. No. Ochu, to nie. To bez sensu. Dobra, mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić i stary ogólnie Maklier ci powiem, że planuję nad zrobieniem takiej naszej ekipy. Naszej w sensie? No takiej naszej, no takiej, że my, bo patrz, jest ekipa BHZ, tak, oni cały czas grają w FS, ale jak ja widzę ich ekipę, to tak naprawdę tam są naprawdę takie 5 osób, które cały czas nagrywa z Alokiem czy tam z kimś innym, nie? No. No, a mi chodzi, żebyśmy zrobili taką swoją, na przykład do GTA 5. No na przykład. Albo do FIFA, albo do jakichś innych odcinków. Można by było nad tym pomyśleć, tylko osoby trzeba. Ja już jakąś jedną osobę mam, powiedziałem, może by był na wiem. Tego. Przeczytałem tą wiadomość. No i właśnie zobaczymy, czy to wyjdzie, no. No jakby wyszło, było bardzo fajnie. Znaczy, ja powiedziałem na odcinku ZC, że to każdy mógłby dołączyć, ale niezależnie ile ma widzów, może mieć nawet dwóch widzów, czy tam 10, tak? Tylko mnie coś musi zainspirować do tego, aby ta osoba była, bo wiadomo, wiesz, nie każdy pasuje, tak? Nie każdy umie się z kimś dogadać, nie? No taki Majek, co mu się Minecraft, kurwa, zacina, no. Nie no, ale... No nie. No co sobie? Żeby nie było z 20 osób w tej ekipie. Nie, nie, ekipie. Do 10 tak max. Byśmy zrobili jakiś nabór, byśmy sobie zrobili jakąś grupę na fejsie. I już. Byśmy sobie nazwali jakąś tą ekipę i tyle. Ja niby jestem w tej ekipie BHZ, ale... Mogę być w tej i w tej, nie?
No. Mogę mieć u nich być i być u swojej, nie? Więc też na Pewnie. taki pomysł wpadłem. Nie wiem, będziemy mogli zrobić jakiś normalnie. No bo kto by mógł być? Ja, ty. Ten ziomek, możemy mu dać szansę, jeżeli się będzie dobrze z nim rozmawiało. Też. Kto jeszcze? Bym ci Konsi. powiedział, ale nienawidzi. No mów, no to już nie jest żadna tajemnica, każdy może być, nie? Kto? No Konsi. No to właśnie mówię Konsi, nie? No. O Magieta 5. Momo. No to ja, ty, ten typek i Konsi w nagrywaniu to byłaby taka bomba, że masakra. Znaczy no zależnie, nie? Jak z tym kolesiem się będzie rozmawiać i w ogóle. No to też. Ty, dobrze, że z kamerkami nie nagrywamy, nie? Bo by się usrali, że na 4 odcinka jesteśmy tak samo ubrani. Bez hitu. Ty, może dasz mi teraz pokultywować, ty sobie posiejesz, bo tak cały odcinek będę robił to samo? Dobrze. To stój. Dobra. Odcinki robimy tak 25-minutowe, tak? No, no. Dobrze. W ogóle na dwójce można, czy na jedynce? Na dwójce. Okej. Okay. Jak tym się dzieje? Szybko. Szybko. Podnieś siewnik, mi się podnieść nie chce. A, to mi kurde ciągnika wyłączy. Taki majster. Nie, nie włączyłem ci się tego. No nie, nie. Aha, włączyłem ci siewnik, to tak. No. Kurde. A ta, ludzie, ogólnie do tej FIFA, nie? Bo zaraz powiecie, kurwa, tu FIFA, tam FIFA. To chodzi też o to, żeby nic nie nagrywać na siłę, bo wiecie, Magier, on bardzo dobrze w FIFA gra. Znaczy, on dobrze rage'uje, to jest jedynie tyle chyba dobrego z jego grania w FIFA. Tyle tak. Ale wiecie, my tam nie będziemy na przykład się wyzywać na tych meczach ani nic. Bardziej to będziemy piłkarzy wyzywać, którzy się nie będą słuchać naszych poleceń. Albo siebie. Tak. No, że w sensie, no siebie. Nas? Siebie? Siebie. Siebie? Że swoją osobę. Aha, swoją. No, ty to tak, ty zawsze wyzywasz siebie. Czego tu na dwójce nie można jechać? No nie można. Ale na jedynce jechałem, dlatego ja się dziwię, kurde, co ty już tak daleko. Tam, czekaj, ty już przesiałeś tego doła, czy nie? Chyba nie. Tak, to tam. Bo ty jechałeś. Aha, to... No ja kultywowałem już w tym dole. No to nie wiem, nie, to jeszcze nie. No ty będziesz jechał. Wiem. Czekaj, to teraz będzie, ja się tu zatrzymam. Nie, to jest. A no, dobra, to już tutaj. To ludzie, patrzcie na ten dół, nie? Nie no, teraz nie wpadnę, co ty. W ogóle jeździmy teraz sobie Ursusami 914, 914. A ty nie czytaj tego, bo stary, zaraz będzie jakaś fala hejtów, że my nie wiemy, jak to się czyta, nie? Ja tak miałem na Sosnówce, nie? Oj, na live'ie przeczytałem coś, że to nie to, kiedy tak się nie czyta. A to się teraz. Teraz będzie ten dół. Ludzie, poczekamy chwilę. Jedź. Zaoszczędzimy. Dogonisz mnie na kursie. Nie na jakim kursie? No dogonisz mnie, pojedziesz jeden raz i wrócisz. Ja poczekam. Ja to długo robię, a ja się stresuję, panie. Boże, jak tu paliwo spada. Dobra, teraz pytanie ogólnie do McLeara. McLear. Kiedy ściągniesz Battlefielda? Kiedy ściągnę, a trzeba teraz? No nie wiem, pytam się ogólnie. Mogę nawet i teraz, tylko to troszeczkę długo potrwa. A czekaj, kiedy ty będziesz miał nowego neta? Za 3 tygodnie, tak? No. Uwaga, uwaga, uwaga! Gdzie ten dół? A, tu. Za 3 tygodnie... Zasiałeś? Nie zasiałem tam. O kurwa. GZ wiedział, kiedy się zamienić. Ludzie, a najlepszy odcinek i tak będzie, ale to nie wiemy kiedy i za ile czasu, jak GZ i Makler się spotkają w realu. No o kurwa. Kurwa, ja to nagram, stary. Tak, ja do góry patrzę i mówię, siema GZ, jak tam pogoda na górze? Czemu na górze? No bo ty wysoki, fuj. Ja? No. Ile ty masz wzrostu? 1,79 m. No ty, stary, jesteś centymetr krótszy niż ja. Tu nie. To do Majka tak byśmy mogli, tylko byśmy musieli się w centymetr popatrzeć. Krótszy.
No ja mam 1,82 m, może metro się. Do Majka pomyśl, to kurwa bym musiał chyba To ja kucnąć, Majkowi nie? powiedziałem, jaki mój brat jest. No. Mój brat ma 1,79 m, 86 i się goli. O A kurwa. Majek, o kurwa. Oni w tym samym wieku, czy co? Nie, mój brat starszy, młodszy od niego rok. Już się goli, jebany? No, Majek to golić, to może sobie grzywkę tylko. I to nawet nie. No. Sery, twój brat to tak szybciej trochę dojrzewa. Tak trochę. Ale to on nie. Już po mutacji. To są takie, są niektóre takie osoby, że szybciej dorastają, ale tylko w wyglądzie, w psychice nie. W psychice no. To wiesz, to różnie, ale naprawdę są. Na przykład amerykańskie dzieci, to popatrz na jakiegoś Amerykana, który ma 14 lat, a pomyśl na jakiegoś, popatrz na jakiegoś Polaka, który ma 14 lat, albo na jakiegoś Europejczyka ogólnie. No, no. To jest różnica, masakryczna. No jest, jest. Taki Majek, kurwa, z grzywką. Nawet dalej tego Q&A nie nagrał. No właśnie. Jebany leń. A my czekamy pytania, są już. No. I no nagrać. Ja się stary, ja nie mogę do tej FIFA doczekać. Kurwa. Ja tak samo, jak już ją kupię, kurwa. Kiedy ją kupisz? Jak sprzedam te rzeczy, co mam. Jakie rzeczy, kurwa? No złom. A już dobra cena jest? Nie wiem. To sprawdź. Dzwonić do typa. Nie, jutro. Jutro w końcu wyjdę na wrot tygodnia. A co jutro będziesz robił? A, sprzedawał złom? Nie, może się zapytam, ile kosztuje. Szyna ogólnie, ile kosztuje. Patrzymy, jeb, dostał 400. O kurwa, fajnie był. Ktoś byś mógł sobie GTA kupić od razu. No GTA i FIFA. No za to dwie rzeczy dać ze 150, z 300 zł. Nawet nie, 250, bo FIFA zależy jaka, w pudełku jest FIFA tańsza. FIFA 110 chyba. W pudełku? Sorry, no, ile? Powiem ci, że polecam ci kupować w pudełku gry i ogólnie wszystkim, którzy oglądają. Wiecie dlaczego? Bo kurwa macie to na półce i zawsze możecie sobie to ściągnąć i zainstalować z płyty, a co wam da klucz? Kurwa, jeszcze zapomnicie hasła i chuj. Nie, ale naprawdę fajnie. Ja tak mam. Mam półkę, mam GTA 5, FIFA 15, 16, Eurotrack, FSO. FS, Tony Hawk i tam jeszcze jakieś gry mam. I naprawdę to bardzo fajnie wygląda, nie? Na no, półce. Tak jeszcze jak masz 50 tych gier, to jeszcze lepiej. Nie bój się. Ja właśnie postanowiłem sobie, że nie będę kupował gier. Nawet jakieś wybitne dodatki typu Skandynawia sobie też kupię na płycie, bo uważam... Nie ma na płycie. Nie ma? Nie ma. Jak nie ma? Jest na pewno. Mówię ci, że nie ma. To czemu? No chyba nie ma, w ogóle słyszałeś co ma się stać? Co? DLC Francja i Renault Orange T. Co? Zapowiedzieli. Zapowiedzieli nowe dodatki do Eurotracka. Jak i na czym to będzie polegać? DLC Francja. No i po co? Pisze jest Francja. Aha, bo ona nie się kończy tam w pewnym momencie. No, ale to będzie jeszcze bardziej zmodyfikowana. Bo Paryż będzie inny, całkiem inaczej będzie wyglądał i będzie nowa ciężarówka Renault Orange T, ale mi się nie podoba. Dobra, będzie w sumie to już jest 19 minut, my tylko skończymy w sumie to robić. W następnym odcinku najwyżej będę sobie kosił, a makler sobie będzie siał dalej. No najwyżej. I to wszystko, pryskam tobie. Bo czasu nie przyspieszamy, czy przyspieszamy? Nie, raczej nie. Bo u mnie na odcinku moglibyśmy skosić rzepak, a w sobie nie, bo będziemy kosić u ciebie. Zobaczymy w sumie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie będę starał się teraz sam ogólnie na ten, wiecie, mój GZ Games kanał. Będę się bardziej bawił w montaż i postaramy się potem przenieść na ten. Myślę, że jak makler będzie miał nowy internet, no to będziemy robić fajny pomysł. Już ci nawet o tym mówiłem. Mówisz. Wtedy na pewno będzie się inaczej montować wszystko, inaczej będzie, ale chyba nikt na YouTubie jeszcze tego nie zrobił, więc to będzie naprawdę coś. Jest, już to widziałem. Kurwa, ciekawe gdzie. Kanał, który ma 20 subskrypcji robi tak. Dobra, podwójni ci w ekipie się nie liczą, okej? Okay? A to jest Eds, a nie FS i my tak nie zrobimy tak jak oni. Bo oni też tak w The Forestie robią. Dobra, ci obieć. Dobra, nikt z większych kanałów tak jeszcze nie zrobił. Nie, chodzi nam o to, że będzie
to, co planował kiedyś Cytrus i Światek, ale im kompletnie to nie wyszło. My postaramy się, nie że zgapić pomysł, bo w sumie mi się teraz przypomniało, że nie chcieli tak zrobić, ale będzie coś takiego jak mini telewizja. Czyli na jednym odcinku będziecie mogli widzieć tak jakby dwie perspektywy, co wydaje mi się fajnym pomysłem ze względu na to, może w sumie nie będziemy tego w FF-ie robić, ale w innych grach na przykład. Ty, my friend. No? Weź poczekaj, bo mi kraw leci, pójdę po chusteczkę. Spoko, spoko, to sobie idź, a ja sobie będę gadał. Nie wiem, możecie zaproponować nam jakieś, na przykład w NFS-ie to by mogło fajnie wyglądać. W NFS-ie, właśnie. To jest myśl. To będzie naprawdę fajnie wyglądać, fajnie będzie z montażem wyglądać, to będzie zajebiście wyglądać, tylko muszę mu to powiedzieć. Jestem. Powiedziałem właśnie, że stary w NFS-ie będzie można takie coś zrobić. No, na tym kanale. By było. No, no, w sumie. Tylko no internet. No to jak będziesz miał internet? Będę miał, oni wiesz, jak tam się ich pytałem, to ta pani powiedziała, że oni nawet podepną mi światło do komputera, z routera. Serio? No, że się przewiercą stropem i mi podepną. Więc ja im tak powiem, żeby tak zrobili. No. Już po Wi-Fi nie będzie szedł internet. Bo po Wi-Fi to tak trochę średnio. Już nie będzie czegoś takiego jak wyłączenie routera. Przybał. Dlaczego? Dla twoich rodziców. W sumie tato i tak jakieś oprogramowanie wgra i pewnie ustawi limit czasowy, to się wkurwia. Jaki limit, kurwa. Na chuj te limity w ogóle? Nie wiem. A co teraz, na feriach masz limit? Nie mam. Mam inny router. Więc jest... Okej. Dobra ludzie, w sumie to już mi takie dwa przejazdy zostały i zakończymy na tym. I... No i tak to będzie wyglądać. Kurde. Ale nie stary! Jak ty będziesz grał na tym kanale, będziesz nagrywał Calm League i przegrasz, kurwa, to ty robisz tylko challenge, bo ty grałeś. Oj, no wiem, wiem. No. Kurde. Ciekawe, co wymyślą. Nie wiem, to wymyślimy tuż przed nagraniem tego prezentującego odcinka z tego losowania całego, tylko możliwe, że udałoby mi się nawet to dzisiaj zrobić, ewentualnie jutro, tylko po prostu mi zostało po tym... Ale to trzeba jeszcze z chłopakami nagrać. Tak, ja ich zawołam. Albo jutro, nie wiem, napisz im, że jutro i tyle. Wieczorem. No, i po prostu będziemy stary zrobimy kto jaki challenge robi. No jak będziemy grali bez challenge, no to kurwa co? A przegrałem, o super, a tak jednak kurwa nie będę jadł tego albo nie będę robił czegoś. Tylko nie robimy jakichś hardkorowych wejść, podejść do przechodnia i kurwa nie wiem, weź mu daj kopa, nie? Bo to będzie bez sensu. Albo coś, jakiś ten, po prostu włączasz kamerkę, siedzisz u siebie w pokoju czy gdzie chcesz. I nie wiem, jeść coś na przykład, kurwa, paprykę chili. No albo, no, na przykład. Albo coś innego. Albo skocz z balkonu. Ja nie mam balkonu. Czyli skocz z okna, tak? Okej. Okay. No jak ty kurde z okna, to na chodnik możesz skoczyć. Na trawę. A to na trawę. Dobra, więc kurde. Ludzie, tak jak mówiliśmy, spróbujcie wbić te 50 łapek w górę. A my na jakiś tam odcinek, nie obiecujemy wam, że to będzie na trzeci albo czwarty odcinek, bo będziemy nagrywać to jedno po drugim. Więc wtedy będziemy brać już myślę, że tak od piątego odcinka. O, od piątego odcinka będziemy brali widza, ale oczywiście 70 łapek. I piszecie, nie wiem jak my się skontaktujemy z tymi ludźmi. Na privie na tym, na YouTube. No i tak będzie. Więc mam nadzieję, że się wam podobało, bo będzie naprawdę długą serią. Nie stracimy save'a, spokojnie, nie bójcie się, nie martwcie się akurat o to. Następny odcinek z mojej perspektywy, a trzeci odcinek, czyli już za tydzień będzie perspektywa makliera, który wam pokaże swoje gospodarstwo. Ja wam w drugim odcinku także pokażę, bo zapomniałem w jaki sposób, więc ze mną był makler. No siema, siema. Żegnajcie, trzymajcie się, cześć.